Witajcie telewidzowie, u nas jest 4:20, a dzisiaj jest dla nas ważny dzień. Ruszamy na trekking, ale najpierw musimy zjeść śniadanie. Tutaj mamy przygotowane takie kulki, które wczoraj kupiliśmy. Marika, idziesz robić jeszcze herbatę? Mamy z jakieś 15-20 minut do wyjścia. Mamy 4:40, nasz przewodnik jeszcze się nie odzywa. Także mamy chwilę, żeby zjeść śniadanie. Marcin wczoraj kupił takie kuleczki, które jemy w sumie już od 3 czy 4 dni. Tutaj moce. Przepyszne w środku, zaraz zobaczycie. Całe jajo i jakieś warzywa. Ziemniaki dookoła jajko. 5 zł jedna kulka. Zresztą sami zobaczcie, jak apetycznie one wyglądają. No już teraz Marcin polał mayo. Jeszcze mamy tutaj taki zielony ich sos. Trochę ostry, trochę taki ziołowy. Całość daje taką smaczną kompozycję. Jak będziecie tutaj, to naprawdę polecam spróbować. No i oczywiście dzisiaj będzie wysokość. Liście skoki. Jest godzina 5:30. Mamy pół godziny spóźnienia. Wsiadamy i jedziemy na nasz trekking. Po 2 godzinach dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa właśnie tak, ale jeszcze musimy kupić po 20 soli, czyli po 20 zł takie bilety na lagunę. Dzisiaj będziemy wchodzić na tą lagunę, no i te bilety trzeba kupić tutaj, jak się wjeżdża już do tej miejscowości. Podobno za toaletę jest 1 sol, ale nikogo tam nie było, więc dzisiaj za darmo. Jesteśmy w miejscowości Molepata i będziemy jeszcze wjeżdżać wyżej z jakieś 15 minut. Podejrzewam, że do tej miejscowości i będziemy szli do tej laguny na 4100 metrów nad poziomem morza dzisiaj. Mówią, że w Polsce dobre warunki, żeby jabłka rosły, a teraz jesteśmy na ponad 2800 metrów i zobaczcie, rosną sobie elegancko jabłuszka. Tam jedno, tutaj drugie drzewo. Jeszcze trochę to będą dobre do jedzenia. A to co? Gruszki? Czy to awokado? To awokado! Zobaczcie, jak rośnie. Ładnie wygląda, no małe jeszcze. W tej 4-dniowej wyprawie mamy wliczone posiłki, oprócz tego śniadania dzisiejszego, za które musimy zapłacić 15 soli. No i właśnie przyjechaliśmy do restauracji, w której będziemy jeść. Na śniadanie mamy bufet, zobaczcie, są owoce, jest jakaś granola, szynka i omlet. To jedyna taka rzecz, którą byśmy tutaj jedli. No i jakieś pieczywo, chcą za to 15 soli. No to my raczej rezygnujemy z tego. Ludzie zjedli śniadanie, ja podładowałem telefon, bo tutaj jeszcze jest ostatnie miejsce, gdzie można zrobić to za darmo. Później będzie trzeba płacić, tak nam powiedział nasz przewodnik, prawda? Kolego? Hello! Dojechaliśmy już do miejscowości, z której startujemy. I kolega tutaj kamienie od razu podłożył. Okej. Jeszcze mamy nasze walizki z tyłu.
Zabieramy ostatnie rzeczy, które nam będą potrzebne na dzisiejszy dzień. Nasze torby dopiero dostaniemy na koniec dnia, jak wrócimy do naszego kampu, tam gdzie będziemy mieli lunch i kolację. Startujemy nasz trekking dzisiaj. Jesteśmy na 3900 metrów nad poziomem morza. I nasz przewodnik powiedział, że mamy 2 godziny na wejście i wejdziemy na 4220 metrów bodajże. Takie widoczki nam się zaczynają na trasie wodospady. Jeszcze większość gór jest w chmurach, bo jest dość wcześnie. Mam nadzieję, że później będzie wszystko widać. Zaczyna się przygoda. Pierwszy mostek przed nami. Taka rzeczka tutaj płynie. Tam, daleko w chmurach, widzieliśmy ośnieżoną, dużą, wysoką górę. Ale teraz już jej nie widać. Tak wygląda widok z tego mostku. Z jednej i z drugiej strony. Mamy międzynarodową grupę dzisiaj. Jesteśmy my, dwójka Polaków. Kolumbijka, Australijczyk, Japonka, Szwed i miejscowi. To na tyle. Taka grupa etniczna nam się zebrała dzisiaj. Jakie ładne igla do spania, ale za taką wycieczkę trzeba było zapłacić 500-600 dolarów. My zapłaciliśmy tylko 180 za osobę. Pamiętacie, jak byliśmy w Himalajach? No to na 4000 metrów, no to raczej takiej zieleni już nie było widać. A tutaj jakby się uparł, to jeszcze ziemniaków by nasadził. Jest tak zielono. Takie wodospady spotykamy na trasie. Niewielkie tutaj. Tam wygląda fajnie, a tutaj jest taka rzeczka mała. Zobaczcie, jak tutaj transportują walizki ludziom, żeby ludzie nie musieli wnosić. O właśnie. Jedni tak transportują, a w naszej ekipie wypożyczyli konia. Koniem to wnoszą. Podpytałem naszego przewodnika i ten teren kiedyś nie był prywatny, tylko ludzie sobie go uprawiali. Teraz to jest wszystko ogrodzone płotem. I tam nawet z tyłu za mną, o tu widzicie, jest hotel. To powiedział, że tutaj uprawiali właśnie na tej wysokości ziemniaki. Tutaj się zaczyna albo kończy miejscowość Soray Pampa. I my idziemy teraz w lewą stronę. Będziemy wchodzić pod górę. Zobaczcie, jaki piękny teren. To tutaj, gdzie jest ten hotel. Kolega nam powiedział, że on jest bardzo drogi do zamieszkania. To wszystko w takich chmurach i górach. Zaczyna się takie wspinanie. Lekko po kamieniach. Coś mi się wydaje, że zaraz będziemy kijki odpalać. A oczywiście też jest taka opcja, jakby ktoś chciał, za 80 zł można wjechać na górę i w dół na koniu. Kolejny strumyk na naszej drodze. Wody nie zatrzymasz, płynie którędy chce. Teraz jest mała, ale pewnie jak pada, to tutaj ciężko przejść. Cześć kolego, ale ty piękny. Jest tam ich jeszcze, 3-4 razem stoją. Nie jest tak ciężko, jak dzieciaki wchodzą, ten mały po prawej stronie to ma pewnie ze 3 lata. Nie więcej, tak mi się wydaje. Kolejny strumyk, ten już większy. No i kolejny mostek na naszej trasie. Ale pięknie to wszystko wygląda. Tylko robi się coraz więcej ludzi. No to nie tylko my tutaj idziemy. Sporo grup dołączyło. Marika już odpaliła kijki. Ale pięknie. No podoba mi się. Dzisiaj jeszcze pewnie nie raz usłyszycie słowo, że jest pięknie. Ale tak, ten zielony kolor dodaje taki bajkowości tym górą. A zobaczcie tam. Tam pod górę będziemy szli. O, po drodze są jakieś sklepiki. Można wydać trochę pieniędzy, jakby ktoś chciał. Jakby ktoś nie miał wody albo jakiś przekąsek. Na pierwszym stopie stwierdziliśmy, że już jest za gorąco i musimy się rozebrać. Zaczęło nam trochę padać, więc chyba płaszcze założymy na siebie. Dosyć mocno nam się nawet rozpadało. Ostatni punkt, gdzie można wyrzucić plastikowe butelki, zrobić sisiu, zrobić dwójkę. Jedziemy, bo nam trochę grupa odeszła. Mieliśmy tu jakieś poprawki z butami. No idziemy tam, w górę. Tam jeszcze bardziej pada, mi się wydaje. Sporo krowich placków na trasie. Czekają konie na tych, którzy nie będą mieli siły iść, albo będą mieli problemy z oddychaniem. No bo 4000 metrów nad poziomem morza, to już nie przelewki. To dopiero początek górki, a ja już zdyszana. Kondycji to nie ma tym razem. Dobrze, że wzięliśmy zapasowe buty, bo te dzisiaj będą mokre. No jutro by się słabo w nich szło, a raczej nie wyschną w tej pogodzie. Ja liczę, że zaraz słońce wyjdzie, tam gdzieś są prześwity. Liczę, że i z tej strony się zrobią. Ale to wszystko wygląda. Marika na końcu. Dzielę mnie. Drobne się. Na bark załóż. No. Si. Is the bird condor? Ah, condor. Sapi. Sapi. And for what? For yeah, and rough in your hands? Yes. Pan do jakieś ma specyfiki na
Na chorobę wysokościową. O. Wysoko idzie nos. Łap, 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 łap. Ja, wysoko idzie nos. Mocne? Daj niuchnąć. Przed chwilą już był lżejszy deszcz, a teraz znowu się rozpadało. Robimy co chwilę jakieś przerwy, ale jednak nie jest łatwo. Powoli nam gdzieś to słońce się przebija, no ale jeszcze nie u nas. Jesteśmy coraz wyżej. I zobaczcie na środku, nasz przewodnik powiedział, że tu jest lodowiec. Ostatnio sporo lodowców na naszej trasie. Przestało padać. Mnie niestety kaptur cały czas spadał z głowy, więc włosy mam mokre. I ma czas zdjąć się płaszcz, bo trochę gorąco w nim. Marcin daje radę z plecakiem, zasuwa równo. Ten niebieskim. Koniki cały czas dostępne, jakby ktoś chciał. Jesteśmy już dość wysoko, ale pokażę wam jeszcze raz te lodowce. Jesteśmy już niedaleko i one są bardziej dostępne niż te w Nowej Zelandii. W tej Nowej Zelandii były daleko, a tutaj wydaje się, że na wyciągnięcie ręki. Ale zaczynam odczuwać lekkie zawroty głowy. Boli mnie z tej strony głowa. Jeszcze nie tak mocno, ale jeszcze kawałek mamy pod górę. Dużo czasu tam też pewnie nie spędzimy, więc myślę, że to nie będzie jakiś duży problem. A jak twoja głowa? Głowa okej, tylko że jakoś ciężko mi za grubo mam ubrań. Kurtka tu mi cały czas spada. Mam zapiętą ją na pasie. Tu szalik, tu dron mi obciera. Ojejku. Tragedia. Znowu się rozpadało, a ja już ściągnęłam płaszcz. Marika poszła kwiatki oglądać. Weź tam łeb wystaje na środku. Ale widoczki teraz się zrobiły. Coraz piękniej. Te lodowce są przepiękne. Wow. Jeszcze kawałek w górę będziemy szli, tam gdzie te konie, i zaczniemy skręcać w lewo i pójdziemy wzdłuż tej góry. Tam. Na środku widzicie tą górę? No to tam w tamtą stronę idziemy. Koniki coś sobie rozmawiają między sobą. Dobrze, że tutaj Chińczycy nie przyjeżdżają. Ja nie mogę wyjść z zachwytu. Ale się cieszę, że wybraliśmy ten trekking. W ogóle jak przyjeżdżając tutaj nie myśleliśmy o tym. Myśleliśmy, że po prostu pojedziemy autobusem czy pociągiem. Ale te widoki... No, chyba lepsze nawet niż w Nepalu. Mamy kolejny strumyk na naszej trasie, który musimy przejść. No ja nie mogę, pokażę wam jeszcze raz te lodowce. Lodowce we mnie wzbudzają taką ciekawość, zainteresowanie. Bo są takie odległe, nie można ich dotknąć. A tak ten strumyk wygląda. Tu jest nasze przejście. Taka kładka z błota, z gliny ubita. I idziemy w dół. No zobaczcie na te Andy. No przepięknie. Obstawiam definitywny koniec z deszczem. Jest. Chowam go i nie będzie dzisiaj już potrzebny. A ja wam pokażę jeszcze raz lodowce. Tutaj. Dobrze, że się spóźniliśmy na początku pół godziny, bo teraz jest lepsza przejrzystość. Rozmawialiśmy z taką parą, która właśnie wracała z góry, to mówili, że jak oni byli, to jeszcze były takie chmury. Ale teraz mówią, że to dużo lepiej widać. A że my mamy szczęście, to zobaczymy to właśnie tak, jak powinno wyglądać. I tak mamy dużo szczęścia, bo jest pora deszczowa. I tutaj ten nasz przewodnik mówi, że bardzo często pada. Zresztą widzieliście po trasie, padało i to z połowy trasy. Patrzcie, jak szybko chmury się przemieszczają. Teraz dobrze widać, że temperatura się podnosi, bo te chmury, które były bardzo nisko, teraz szybko idą do góry. I te wszystkie znowu, zobaczcie, zakryły dosłownie w 5 minut te lodowce. Ale to dobrze, bo ja daję im 20 minut i będą przejrzyste te góry. Cała ta dolina powoli nam się odkrywa. Jak? Jest zadyszka. 20-30 metrów w górę i kilka oddechów głębszych. Dochodzimy do takiego punktu, kawałek prostej trasy, i tam znowu na górę będzie trzeba się wspinać. No i mamy cały czas ten strumyk, który tu płynie, i zobaczcie, te chmury, o których wam mówiłem, no to właśnie nas doganiają. Pewnie zaraz na nas dojdą. Zresztą już zaczął padać deszcz, to one już są nad nami. Tym razem ja pognałam trochę do przodu. Marcin został w tyle. I słuchajcie, znowu nam się rozpadało. Trzeba założyć chyba płaszcz. Bo nie wygląda to dobrze. Tutaj ludzie co idą? No nie wszyscy.
ale tych, co wcześniej mijaliśmy, to mieli płaszcze przeciwdeszczowe na sobie. Mam nadzieję, że jak dojdziemy do tej laguny, no to już deszczu nie będzie. Doszliśmy na miejsce i deszcz nam się rozpadał, te chmury, które szły do góry. Przyniosły ze sobą deszcz, ale my już jesteśmy koło tej laguny, ale ja jeszcze wejdę tam wyżej, jak będzie można, żeby zobaczyć to z góry. Tak wygląda ta laguna. Teraz są trochę chmury. No i nasz przewodnik powiedział, że to jest serce Andów. Inkowie tak to nazywali. Jednak te chmury naszły, zobaczcie i to jak bardzo. Nawet nie widać tam tego wodospadu na środku teraz. Tak lekko się przewija. Jeziora nie widać. Dosłownie 2 minuty i zobaczcie, jak się rozjaśniło. Te chmury już do góry idą. Zrobiliśmy kilka zdjęć, słońce wyszło. Zobaczcie, jaki kolor wody się zrobił. No i góry nam się odsłaniają, ten lodowiec u góry. Piękne miejsce. Porobiliśmy sobie zdjęcia tutaj z dołu. Idziemy teraz na górę, bo tam, ponoć stamtąd, inny kolor jest tej laguny. A tam idziemy. Tutaj jeszcze trzeba przez rzeczkę przejść. Nie mamy za wiele czasu, bo nasz przewodnik powiedział, że mamy tylko 10 minut. No to teraz trzeba uważać, żeby się nie utopić. Up. Droga przygotowana. Nie najgorzej było. Easy cheesy. Obstawiamy teraz, szybko. Piątala. Zmoczy się, czy się nie zmoczy. No, było już ciepło. Sytuacja podbramkowa, ale jednak nie. No, przegraliśmy. Jest! Przegrałem piątkę. Dobrze. Teraz trzeba pokonać takie kamienie. I tam do góry. Jesteśmy w połowie drogi. I ta laguna wygląda tak. Rzeczywiście inny odcień. Jeszcze kawałek. Doszliśmy na górę. Ta laguna to jedno. To już widzieliście. I tutaj wyżej jesteśmy, jeszcze inny kolor. Taki turkusowy. No i te lodowce też już widzieliście. Ale zobaczcie po drugiej stronie. Góry i wodospady. Jakie piękne. Tutaj są jeszcze ze śniegiem. Oj. Przepraszam za mój oddech, ale na ponad 4000 metrów naprawdę ciężko się oddycha. Marika weszła teraz na kamień, będziemy robić zdjęcia. Marcin też miał swoją sesję zdjęciową, już schodzi. Zobaczcie, cała góra się odsłoniła. Schodzimy w dół, ale nieźle zaczęło wiać. No i zejście też jest strome, a wiecie jak się schodzi po takim piasku z kamieniami? Można łatwo zjechać w dół. Marcin ma dłuższe nogi, to mam wrażenie, że mu łatwiej. Już gumę grał kiedyś, tu na kamieniu. Już wracamy i teraz ja mogę się z wami założyć o Pink Zeta. Czy Marcin się zmoczy, czy nie? Pink Zeta? 10! Ajaj, dobra. 5 zł do przodu, bo wcześniej przegrałem piątkę. Bardzo się cieszę, że wykorzystaliśmy ten czas. I miło, że 5 minut. Si, mucho bonito. Miło, że niby mieliśmy te 5 minut, to zdecydowaliśmy się pójść na górę, bo widoki cudowne. Jeszcze grupę zblokowaliśmy tutaj, nagrywamy, oni stanęli tutaj z 10 osób, żeby nie, nam nie przeszkadzać. Ale my ich nie nagrywamy. Testuję teraz liście koki, ponoć pomagają na wysokość. So good for the altitude. A że wysoko jesteśmy? Możecie się jeszcze trochę kopną? We are Andes. We are for the Andes. Look at this dress. He's from Mucha Cusco. Bonito. He's from Cusco. Local. Si, si. Inca. You are born in the Andes, right? Uh-huh. Yeah. 3500 meters. Wow. Mówią, że 5, Mari, weź 10. Only 2, yeah? Don't eat. Okay. Yeah? 10 or 15 minutes more? Trzeba wypluć później. Na jedną stronę weź sobie i powoli zażuwaj. Zaraz się zrobią miękkie. Jak herbata. Mhm. Mhm. Kiedyś jadłem, to były bardziej cierpkie. O, teraz poczułam. Ostatnie spojrzenie na lodowce. A jak widzieliście lodowiec i ten piasek, który schodził tak do tego jeziora, no to kolega nam powiedział, że 50 lat temu to lodowiec dotykał tej wody. Taka historia. Ale my poszliśmy dalej i nie słuchaliśmy go i nam powie później tą historię o tym lodowcu. Mieliśmy tu spędzić 30 minut, 20 minut na zdjęcia i 50 minut miał opowiadać. Mi się wydaje, że byliśmy ponad godzinę albo z półtorej. Zobaczcie, jak teraz ta dolina wygląda bez chmur. Kolega nam powiedział,
Zobaczcie, jak teraz ta dolina wygląda bez chmur. Przewodnik nam powiedział, że za 40 minut będziemy tam na samym dole. Powiedziałem, że ostatni raz zobaczycie lodowiec, to skłamałem. Zobaczcie, on jest na wyciągnięcie ręki. Ładna pogoda nam się zrobiła na dalszy trekking, bo my chodzimy tam na środku do tego sklepiku, gdzie startowaliśmy i my będziemy szli później w lewo. I z powrotem jesteśmy na tym mostku. Widzicie? Belki położone, zasypane trochę ziemią, nawet trawa rośnie. A tutaj z góry woda spływa sobie. Jesteśmy już w połowie drogi. Jeszcze kawałek i dojdziemy tam. Pięknie nam się góry odsłoniły. Lepiej je widać niż jak wchodziliśmy. No i zobaczcie, my już prawie na płaskim. Myślę, że jeszcze jakieś 10 minut niecałe i będziemy. Koniki już mają wolne, bo nikt nie wchodzi na górę. Ale piękne. Ten jaki kolorowy. Koniku. Tak spokojnie sobie jedzą trawę. No i jesteśmy na dole. W niespełna godzinę tą trasę zrobiliśmy. Ale są dwie opcje dojścia tutaj. Jakby ktoś chciał przyjechać z Cusco na taką jednodniówkę, no to z nami tutaj ludzie przyjechali tym autobusem. I oni wracają tą samą trasą do domu, do Cusco, a my idziemy w drugą stronę, w lewo. I my będziemy jeszcze szli jakąś godzinę, półtora do naszego kampu, tam gdzie będziemy jeść i spać dzisiaj. Musiałem się rozebrać do samej koszulki, bo tak się ciepło zrobiło. Słońce wyszło. Myślę, że jest około 20 stopni. Tutaj już zasięgu nie mamy. Dzisiaj cały dzień nie będzie zasięgu. I jutro cały dzień też nie będzie zasięgu. Ten kolega, który nas tutaj prowadzi, powiedział, że będzie Wi-Fi dostępne, jak dojdziemy do kampu tego drugiego. Ale pewnie będzie płatne, skoro też mamy zapłacić za naładowanie sobie telefonów i baterii do drona, no to myślę, że tam takie rzeczy jak Wi-Fi to też będą płatne. Po krótkiej przerwie idziemy dalej do naszego kampu, ale zobaczcie, jak się teraz góry odsłoniły. To jest dopiero widoczek. Idziemy taką drogą, trzeba przejść przez błoto, bo nie ma innego wyjścia. Można by powiedzieć, że Szwajcaria, ale wiatr się zerwał i teraz będzie słychać wszystko w mikrofonie. Droga taka zabłocona, bo jest sezon deszczowy, że musimy właśnie nad samym brzegiem rzeki chodzić. O, jestem. I też mieliśmy iść inną drogą, bodajże jutro. Ale przez tą pogodę będziemy musieli iść inną. Kolejny most przez rzekę, ale my idziemy takim drewnianym. Więcej zabawy na takim moście. O, delikatnie. Dobra deska jest na środku, można przejść. Ale widziałeś jaki mocny brod? No właśnie, tutaj wpadacie i płyniecie tam dół do koni. Malowniczy teren. Jadzia na końcu, ale daje radę. Po drodze mijamy kamp, ale to nie nasz. My idziemy jeszcze 30-40 minut tam w górę. I też się wyłania góra ze śniegiem. Widać już kolejny kamp. Mam nadzieję, że tym razem to już nasz. Jest już prawie 15, a my od 4 rano. No po 4 jedliśmy. Do tej pory tylko jakieś ciasteczka przekąsiliśmy. No i już burczy w brzuchach. Tutaj nieźle wieje, a to nasz kolejny mostek do przejścia. Tam jest rzeka, ale super! Wow.
Tak to wygląda. No pewnie wieje i to słyszycie. Ostatnie przejście przez rzekę. Jesteśmy na Szynkami. Dotarliśmy. Zobaczcie, na jakiej wysokości jest nasz kamp. 4150 metrów. Tutaj zostajemy. O, nawet namioty można rozbić. O, jesteśmy szczęśliwi. Wracamy. Raczej wracamy, co ja gadam. Idziemy do pokoju jeść, bo się spóźniliśmy półtorej godziny na obiad. Mają i sklepik, można jakieś wyroby kupić. Niewielki, ale jest. Napoje też są. Tak wyglądają nasze domki do spania. A my od razu idziemy do jadalni. Chodzimy i tutaj będziemy mieli serwowane jedzenie. O, widzisz. A wczoraj na targu myślałam, czy nie. No to zapraszam was do kuchni. Pokażę wam, kto nam tutaj dzisiaj gotuje. O, pani już przygotowała, to jest sałatka do naszego obiadu. Najpierw będzie obiad, później będzie drugie danie Ola. Do frytki będzie ryż, będzie wołowina. Tak to tutaj przygotowują. Więc my jemy lunch i jeszcze dzisiaj będziemy mieli kolację tutaj. A tutaj cała rodzinka w kuchni siedzi. Ola. Przed jedzeniem jeszcze szybka toaleta, zaraz sprawdzimy, jak wygląda kibelek. No, jak na taką wysokość, to powiem wam, luksusy. Bywało gorzej, bywały dziury i to na dużo niższych wysokościach. A druga sprawa to załatwić swoją potrzebę z takim widokiem. No pięknie. Mamy zupę z quinoi. Mi się wydaje, że po polsku quinoa to... Quinoa soup. Quinoa chyba to samo, nie? Dobra, bardzo dobra. Ładnie wygląda. Jeszcze nie próbowałem, ale biorę się, widać, jaka zabielana trochę. Ja sobie wziąłem dokładkę zupy, bo taka dobra, a Marika ma już drugie danie. Też wygląda ładnie. Po obiedzie idziemy się zameldować do nas na pokoje. Zobaczcie, jaka góra tam wystaje. Pięknie, piękne jest. Hola amigo. Bien. Gracias. Dobra, idziemy zobaczyć pokoje. Tutaj mamy dwójkę. Kolega też ma pewnie dwójkę, bo one takie same. Mamy pojedynczo czy razem? For two people, yes? Yes, two people. Okej. Okay. Jak? Przyjemnie. Przyjemnie, no. Ładnie, jak w namiocie. Czas rozpakować nasze śpiwory, bo ciągnie od tego materaca. Tam jeszcze mamy dwie poduszki. Mamy dwa śpiwory, dwie poduszki i dwa takie spore koce. A z takim widokiem będziemy spać. Zobaczcie na tą górę. Tam na dole płynie rzeczka. I tu góry. Zobaczcie, jakie góry. Pięknie. Coś nie idzie? To daj, ja potrzymam z jednej strony. O, daj worek. O. Ładny, ale spory. Może one dlatego takie grube, bo żeby taką temperaturę tutaj przytrzymać. No, ale są cienkie też, które trzymają temperaturę. Tak? Chyba trzeba się ładować, ogrzać. Jeszcze słońce tutaj świeci, więc nie jest tak źle na dworze, jak się ubierze, ale tak w cieniu, no to jak zawieje. Marika przywaliła głową w futrynę. To nie normalne drzwi. To nie iglo. Siedzimy sobie w domku, oglądamy Netflixa, a tu taka góra nam się odsłoniła. Wow. Marcin właśnie odpalił drona. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale silny wiatr jest. Przez to, że dzisiaj późno dotarliśmy do tego kampu, to minęły 2 godziny od obiadu i mamy teraz już kolację. Ale dobrze, bo zjemy kolację, będzie godzina 8, pójdę spać i będę spał, bo rano musimy wstać o godzinie 5. Miał być popcorn pół godziny przed
kolacją. Miała być jakaś herbatka i kawka gorąca, a tu nikogo nie ma. Teraz to dopiero nam się odsłoniła. Zobaczcie, jaki sześciotysięcznik. Ta starsza dziewczynka siedzi z tą mniejszą i teraz poszła i krzyczy do mamy, że maluśka wstała. O, buziaczka jej dała. Pilnowała ją. Ola! Ja poszedłem do kuchni już, żeby kolację zjeść. Się okazało, że mi się godziny pomaliły. O półtorej godziny. Zmęczenie. No to wracamy do Netflixa, bo mamy jeszcze 4 odcinki ściągnięte. Zrobiłem to jeszcze w Cusco, bo wiedziałem, że tutaj nie będzie internetu. To obejrzymy sobie. Matko Boska, teraz dopiero swoją piękność okazała. Gdzie idziesz? Możesz podziwiać górę, bo tam widać... O właśnie, uwaga, widać górę z kibla. Wiem. Marcin zagląda po garach, ale ja wam jeszcze raz pokażę ten widok. O wow. Brak słów. My już przyszliśmy pół godziny przed kolacją, bo nam powiedzieli, że będzie takie spotkanie, popcorn, coś do picia, coś do przekąszenia, pogadamy sobie. Są tu jakieś żarówki, może zapalam światło zaraz, bo nagrywamy z lampą. Popcorn ciepły, o, jakie to ważne teraz. Zima taka. I biorę od razu, piję gorącą herbatę. Na kolację mamy sapa con pollo. No co, nieźle już jest, nie? Z moim hiszpańskim coraz lepiej. No i liczby wchodzą ładnie. No właśnie, mamy taką zupę z kluskami. Trochę rosołu, mięsa nie ma. Nazywa się, że z kurczakiem, ale nie ma. Tak wygląda nasze drugie danie na kolację. Mamy kurczaka, makaron, seboja, pomidor i ziemniaki. Pokażę wam jeszcze coś. Chłopaki tutaj po naszej kolacji zmywają garki. O, ale okropnie zimna woda leci z tego kranu. Wyobraźcie sobie, jak tutaj jest tak zimno. O, Marika ma jeszcze pastę, szczoteczkę. Idziemy zmywać. Idziemy myć. Ja to już dzisiaj wypompowany jestem. Wczoraj 16 km, dzisiaj tyle samo. Czas iść spać. Jeden odcineczek z Netflixa i do spania. Tak. No to zobaczcie, tutaj ta woda z ziemi. Jak tutaj lodowce są i ta woda ścieka, to wyobraźcie sobie. Lodowata. Zęby drętwieją. Mamy ciepłą wodę przygotowaną. Rozumiecie? A gdzie ty mi tam jeszcze po chałupkach łazisz? O tej godzinie. No właśnie. Tutaj, o, proszę bardzo. O, tam ładujemy się. Ładujemy się w te śpiwory i idziemy spać, bo ja jestem naprawdę mega zmęczony. Mari pewnie też. Zobaczcie, pan nam jeszcze... Dos. Pan nam jeszcze przygotował termofory. Szybko, żeby nam nie ostygły. Tak. Dawaj, zapraszam do domku. O, kurde. Zamykamy. O, co najlepsze, że nie musimy nastawiać budzika, tylko pani o 5 rano jutro przyjdzie i powie do nas, czy chcemy na pobudkę herbatę z koki. Takie hasło. A my będziemy chcieli, żeby się rozgrzać i żeby lepiej było na tej wysokości, bo ta herbatka, jak już wiecie, pomaga z chorobą wysokościową. A teraz szybko pod śpiwór. O, w tym śpiworze fajnie, bo 3 minuty już się zagrzewa i można tam siedzieć. Pan nas ostrzegł, żeby butów przypadkiem nie zostawić na zewnątrz, że wszystko co mamy, a no głównie to buty, do środka, bo zdarzyła się taka sytuacja komuś, znaczy, że on nie powiedział w jakiejś grupie, no i pan zostawił na dworze swoje laczki. Takie buty do chodzenia zostawił, no to pies mu przyszedł i zerzał. Pies albo lis. No i na drugi dzień tam szukali, znaleźli gdzieś, ale no niestety już były na tyle pogryzione, że nie dało się w nich chodzić i pan trasę robił w sandałach. Także pamiętajcie, żadnych rzeczy na dworze. No da się, da się. Pamiętajcie, że jak będziecie szli w sadałach, to i tak się da. Dobranoc. Dobranoc. Żegnamy się z wami z pierwszego dnia naszego trekkingu jeszcze raz. My już trochę rozgrzani. Piąteczka i do jutra. Do jutra.